Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Mass Effect. Co by dzisiaj? No dzisiaj coś tam porobimy, tak? Jakieś tam misje, to jest pewne. Zobaczymy, co mamy do roboty. Czekajcie. Targetów. Weria. To jest jakaś smutka na mój. Kazerkany. Bla 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 bla. Dobra. To się rozumiemy w UI. No, pój. No i coś jeszcze może z głównej misji, albo takie poboczne robi się. No nie wiem. Na pewno opuszczamy to Romany. Ładnie. Tak. Jum. Chodzi wiadomość. Łączę. Komandorze Shepard, nazywam się Nassana Damnius. Mam propozycję. Nie mogę powiedzieć więcej, to otwarty kanał. Jeśli jesteście zainteresowani moją ofertą, możemy się spotkać w Cytadeli. Rozmawiamy osobiście. Będę czekać w holu dyplomatów w prezydium. Ja już wiem, co ty kombinujesz, Nassana. Ale nie powiem nim. Idziemy zrobić zbuntowaną bój! Idzie ze mną Kaidan, no i Garus jak zawsze. Boże, ten wrak z niego Garus. Dobrze, więc ja z wami się spotkam jak dojadę, bo nie widzę sensu, żebyście patrzyli jak ja jeżdżę, więc do zobaczenia później. Witam was z powrotem, widać tam jest baza. Widać już wieżyczki, ale też czego. Ale chcę teraz zwrócić uwagę na... Kurde. Na piękną ziemię, tak? Zobaczcie, to jest po prostu cudo. Śliczna ziemia jest. No to jest Australia? Bo Australia. Ale po prostu jest to dla mnie cudne. No nieważne, stał tylko kawałeczek nam do przybycia, to już... O, w dupę, ale tego jest. Rozwalona. Super. Nie wiem, jeszcze jeden z tego. Ojej. A jednak. No już nie ma nikogo. Dobra. Zastanawiając, co tam jest, ale nie chcę wiedzieć za bardzo. Dobrze. To najpierw tutaj idziemy, tak? No. Tak. Ojejku. Bierzcie broń, panowie. Coś czuję, że ta wuj... Tak łatwo nam się tu... Nie padda. No wolę i porozwalać te wszystkie złącza.
No, widać czerwone kropeczki, coś się tu szykuje. Nie, co to? Ach! Sądy! A w mordę! To nas dosłownie cholera zalało. Jak się rzucał granatę? Chyba R, nie? No? Odczep się, no! Cholera, jasna! To dużo tego gówna. Stanowczo za dużo. No i ty to do cholery uniknęłaś, tak? Fajnie, bardzo fajnie. Czuję się, jakbym była w labiryncie. No, przejdziemy dalej. Tak. Będzie łatwo, nie będzie? Nie, będzie. Aha, fajnie. No, nie to, Shepard. Czy co? Bardzo fajnie, teraz musimy się wydostać. Już tutaj w Wii nie ma kontroli. Tak. Szkoda tylko, że ludzie zginęli. No ale nic na to nie poradzimy. No. To szybciej nigdy nie możesz biegnąć. I tak źle, i tak źle. Gdzie teraz tam pobiegniemy? Jejko, jak ty się ślamazarzysz. No. A czemu jesteśmy w Pełmach? Wyciąłki też macie wziąć do choler tą barierę, tak? Kajdan, ty co odwalasz? No. Tu nas te cholerne sądy znowu
zajdą, tak jak teraz, to ja dziękuję. No, dobra. No co mnie to cholerstwo bije? Gdzie? No, rozwalaj to już. Dobra, idziemy tam. Aha. Słaba ochrona. No bardzo fajnie, żeby wyjść, to ja muszę sobie sama drogę odblokować, no super. Kada wuj wredna. Noż. Co za chamstwo. To tyle? Jeszcze trzecie. No, no jasne. Gdzie jeszcze? Tam, tak? Dalej widać piękną ziemię. No, biegaj, 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 biegaj! Idziecie? No. Oczywiście. No, gdzie się do tego lepisz? Włożysz w dupę, to ma rakiety, tak? No, masakra. Czemu na mnie do cholery, no?
Chcesz dupy, jeża. Shepard, zachowaj. Zrywam was. Ale cię to nie dopadnę. O masakra. No wstawajcie, buraki, a nie. Zbieramy się. Ja też tak myślę. Psu. Nie powiem, że lubię tę misję, bo tej misji nie lubię, ni cholerę. Bieganie sobie z jakąś zbuntowaną wuj nie należy do moich ulubionych obowiązków tutaj. Trzeba rozwalić to trzema, no dobra. Czy żeby ta wuj przydała się na coś. Dobra panowie. No chyba jaja sobie robi ta sonda. Tfu, wuj. Jeszcze te cholery jakieś mam. Ta-ta-ra-ra-ra-ra. Rozwalcie to za mną. Chyba jednak nie chcę. Panowie, tam idziecie? O! Ciekawe. Tak fajnie, cieszę się Kainem. Jaki żart. Nie no, super. Ja do was wrócę, jak to ogarnę. Jestem ponownie. Ogarnęłam wszystko już. Tak, dobra. Wynosimy się stąd teraz.
Nie powiem, że lubię tę misję, jak już mówiłam wcześniej, nie lubię tej misji, kurde, no. No biegnij, rzesz. Nie denerwuj mnie, Shepard. Chcemy się teraz dostać na Normandię i... Co? To słońce? Aha. Chcę się dostać na Normandii i w dupie będę miał wszystkie misje. Dziurki w nosie. Może po prostu skoczymy na Cytadelę. Też można by było, ale... Nie. Cytadelę, tak. Dzisiaj zdecydowanie krótki będzie odcinek, zdecydowanie. Bo już mnie ta wuj księżyca wkurzyła. Dekompresja. Proszę czekać. Zapisano oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. No to co to ma być? Baczność! Spocznij! Admirał Michajlowicz. Piąta flota. Nie spodziewaliśmy się pana, ser. Przygotowałabym oficjalne powitanie. Proszę mi oszczędzić przyjemności tego typu. Dowodzę 63. zwiadowczą flotyllą. A wy, wraz z okrętem Normandia, zostaliście przydzieleni do mojej jednostki. Ale wtedy Rada wyciągnęła swoje łapy. Pazury, macki, jakkolwiek by to nazwać. W każdym razie położyli je na was, komandorze, oraz na naszym okręcie. Nadal służę przymierzu, ser. Jako widmo mogę wspierać nasze interesy w Radzie. A czy jesteście pewni, jakiego koloru jest wasza krew? Czy jesteś pewny, że nie obiję ci mordy przypadkiem? Decyzja polityków o oddaniu was pod opiekę Rady. To bardzo wymierna korzyść. Mam jednak żal o ten kawał zabójczego żelastwa, o to tak zwane cudo techniki. Normandia to doskonały statek, ser. Dotąd dobrze nam służył. To przynęta, komandorze. Bezużyteczna w otwartych starciach. Wyznaczono miliardy kredytów. Teraz koleś dostaniesz. Można było wpompować w inny, ważniejszy projekt zbrojeniowy. Za tę samą cenę mogliśmy mieć ciężki krążownik. Ale nie. Musieliśmy być mili dla Turian i wyłożyć pieniądze na współpracę przy tworzeniu bezużytecznego projektu. Jestem tu, by przeprowadzić inspekcję, komandorze.
Normandia jest statkiem wojennym. A ja zamierzam ci obić mordę. Zamierzam przekonać się, czy jest choć w połowie tak wspaniała, jak mówią. Normandia to statek przymierza. Obecnie we flocie Cytadeli. Nie jesteśmy pod pana dowództwem. Chyba się przesłyszałem. Zamierzasz się ze mną spierać, żołnierzu? Ten statek to własność Rady. Z całym szacunkiem proszę o zejście z mostka. Jak chcecie, komandorze. Jednak oczekujcie, że złożę w tej sprawie raport. Nie będzie mi to jakiś fagas obrażać mi Normandii. Nie, ja sobie tak nie pozwolę. Żeby mi tu moją ukochaną Normandię obrażał. W następnym raporcie. Emily Wong prowadzi śledztwo dotyczące korupcji w Cytadeli. Tylko u nas szczegóły działalności Wielkiego Syndykatu Zbrodni. Czym się we mnie zagotowało? Wolnie zjeżdżać się nie da? No, kolejna. Nie, naprawdę ten odcinek będzie krótki, po prostu. Komandorze Szypak, tu porucznik Gérard z przystani. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Jest tu pewna kobieta. Kilka tygodni temu została uratowana z rąk bataryjskich łowców niewolników. Jest z Mindoire. Chyba została uprowadzona podczas ataku na wasze miasto. Była niewolnikiem przez ostatnich 13 lat? Wszystko z nią w porządku? Nie bardzo. Jest trochę pomylona. Jakoś udało się jej uciec. Odebrała broń jednemu z moich chłopaków. Tak jest, Sir. Przepraszam. Miałem nadzieję, że z nią moglibyście porozmawiać, komandorze. To było dawno temu, a pomyślałem, że skoro przeszliście przez to samo, tamten najazd, być może przemówicie jej jakoś do rozsądku. Już tam idę, poruczniku. Proszę się przygotować. Będę wdzięczny za każdą pomoc. I tak już dużo przyszła. Moi ludzie są gotowi i czekają tylko na wasze przybycie. Weź tę pieprzoną Kalisę. Kalisa bin Sinan al-Jilani, wiadomości Westerlund. Można zadać kilka pytań? Kilka pytań? O jakim charakterze? Ludzie na ziemi się o was nasłuchali, komandorze. Daję szansę na wyrównanie rachunków. Co ty na to? Musi pani zrozumieć, że nie mogę odpowiadać na wszystkie pytania. Widzowie z pewnością zrozumieją. Ludzkość starała się zyskać szacunek wspólnoty galaktycznej przez 26 lat. Jak czuje się w związku z tym pierwsze ludzkie widmo? Widma reprezentują najlepsze cechy każdego gatunku zamieszkującego galaktykę. Możliwość służby to wielki zaszczyt. Niektórzy mówią, że twoja promocja ma na celu zamknięcie ludziom ust. Czy zdarzyła się taka sytuacja, w której Cytadela postawiła się ponad potrzebami ludzkości? Rada zajmuje się potrzebami całej galaktycznej wspólnoty. Jesteśmy jej częścią. Nasze potrzeby są ważne, ale nie jedyne. Naprawdę w to wierzysz? Dowodzisz najbardziej zaawansowanym ludzkim statkiem wojennym. Co możesz powiedzieć na jego temat? Wiele szczegółów jest ściśle tajnych. Mogę powiedzieć, że to znakomity okręt posiadający świetną załogę. Pragnę przypomnieć, że część załogi stanowią obcy. Czy oddanie Cytadeli najlepszego ziemskiego okrętu wojennego było właściwą decyzją? Nie oddaliśmy go nikomu. Ja dowodzę tym statkiem i jestem człowiekiem. To powinno wystarczyć. Człowiekiem? Tak, ale jednocześnie pracownikiem Cytadeli, komandorze. Ostatnie pytanie, komandorze. Mówi się, że tropisz Sarena. Zbuntowane widmo. Jak to skomentujesz? Trzeba odpowiedzieć tej kobiecie. Zastanawiam się nad obcym Onsto za wydarzeniami na Eden Prime oraz nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Cóż. Ej, przepraszam, spać mi się. No dobra, to nie. Obawiam się, że nie mogę się do tego odnieść.
Spokojnie, i tak się tego dowiemy. Oczy ludzi zwrócone są na ciebie. Nie zawiedź nas. Dziękuję za poświęcenie mi czasu, komandorze Shepard. Cieszę się, że nie uderzyłam ci po mordzie. Ale to było tylko szczegół. O, dobra. Nemezisa zrobimy. Co to w ogóle daje? Aha, okej, okay, dobra. Z powrotem do doków. Zrobimy tę misję, chyba skończymy, bo... Ja to tu nie wiem, jakby, ale ja jestem po prostu zmęczona już trochę. No. Zespół archeologiczny Salarian napotkał niespodziewane problemy na odkrytym niedawno proteańskim wykopalisku. Protestujący Hanarzy zablokowali wykopalisko, twierdząc, że artefakty Protean, zwanych przez nich rozbudzaczami, nie powinny być wydobywane. Zespół archeologiczny zaapelował do przedstawicieli Hanarów w Cytadeli o znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Cieszę się, że was widzę, komandorze. Żałuję, że okoliczności nie są lepsze. Gdzie ona jest? Schowała się za tymi kontenerami. Snajper czeka na pozycji, ale wątpię, by był potrzebny. Ona jest zagrożeniem wyłącznie dla siebie. Mamy środek uspokajający, by ją obezwładnić, tylko że musimy się do niej zbliżyć, a każdy nasz krok sprawia, że z nią jest gorzej. Mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Proszę powiedzieć ludziom, żeby się przygotowali. Proszę nie naciskać jej zbyt mocno, komandorzy. Jeżeli będzie chciała pociągnąć za spust, lepiej się na chwilę wycofać. Mamy dużo czasu. Powodzenia, komandorzy. Brex, to brzmiało jak... Stać! Czym ty jesteś? Nazywam się Shepard. Porucznik Girard wysłał mnie, bym z tobą porozmawiała. Jak ci na imię? Zwierzęta nie dostają imion. Oni umieszczają na niej swoje symbole. Gorący metal na skórze. Ona krzyczy, kiedy jej to robią. Nie jesteś zwierzęciem. Twoi rodzice jak cię nazywali? Pamiętasz ich jeszcze? Ona pamięta bardzo wiele. Talita. Tak ją nazywali. Ona nie pamięta, jak było dalej. Zostaw ją w spokoju! Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz z Minduar? Ognie, dym i palone mięso. Krzyki zwierząt pakowanych do klatek, jak przykładali palący metal do pleców, wkładali kable w mózgi. Ona woli być martwa. Jeśli będzie martwa, nie będzie pracować. Ale oni wiedzą! Może dadzą jej spokój, ale wsadzą do zagrody! What the fuck? Ona nie walczyła. Była już złamana, a oni włożyli jej kable. Talita, miałaś przecież 6 lat. Nikt cię nie wini za to, że się bałaś. Sama się obwiniasz w tej chwili. Ona chce w to wierzyć. Ona chce wierzyć, że nic by nie zmieniła. Nie chce już tam dłużej być. W zagrodzie, w klatce, leżeć cicho, kiedy robią jej te rzeczy. Teraz podejdę, dobrze? Nie! Ona nie jest dobra! Nie chcę być jeszcze raz złapana! Jak się tu dostałaś? Uciekłaś? Ona nie może uciec! Oni mają łańcuchy, kable, igły! Źle idziesz! Wyjmują nisk! Czy co? Zwierzęta takie jak ona przyszły. Zwierzęta z bronią. Właściciele wybuchli. Ona chciała naprawić właściciela, żeby nie był zły. Wkłada do środka wszystko, co czerwone i fioletowe, ale to nic. Inne zwierzęta ją zabierają. Bałaś się. Przez 13 lat znałaś tylko właścicieli, którzy cię wykorzystywali. Dlatego chciałaś ich naprawić. Ona nie chce widzieć innych zwierząt. Nie są prawdziwe. Nie mogą być prawdziwe. Nie widzą jej. Jeżeli zwierzęta widzą ją, to jest to prawda. Ale to nie może być prawda.
Kable, łańcuchy, bicie. To się jej nie zrobiło. To inna dziewczynka, brudna dziewczynka, głupia dziewczynka. Ona na to zasługuje. To się jej przydarzyło. Prawda? Widzą ją, to prawda. Ona nie chce prawdy. Byłam na Minduar. Moi rodzice zginęli podczas najazdu. Kłamiesz! Dostaje się za kłamstwo! Dostanie w łeb! Nie można tam być! Dlaczego żyjesz? Dlaczego nie jesteś jak ona? Złamana! Służyć tylko do kopania i noszenia! Byłam załamana. Straciłam całą rodzinę, Talita. Musiałam się pozbierać i żyć dalej. Nie masz mamusi i tatusia, ale nie kopiesz, nie nosisz. Stoisz prosto. Ona też by chciała stać prosto. Co się stało z twoimi rodzicami? Jest. Ona widzi ich. Krzyczą, biegną, kryją się. Biją właściciela, ale on ma światła i węże. Tatuś! On się rozpuszcza. Ona nie chce tego widzieć. Nie każ jej patrzeć. Nie patrz! Głupia, głupia! Wiem, że to boli, Talita. Ale musisz sobie z tym jakoś poradzić. Co się z nimi stało? Pomyśl. Kiedy ona myśli, woda płynie z oczu. Właściciel bije ją, kiedy marnuje wodę. Ona więcej nie myśli. Ona ich widzi. Mamusie i tatusia. Płoną. Topią się. Rozpadają na kawałeczki. Nie mogą nic jej powiedzieć. Oni są martwi. Próbują ją uratować i właściciel ich pali. Ona może teraz przestać pamiętać? Proszę. Teraz podejdę, dobrze? Ona nie chce! Nie dotykaj jej! Teraz podejdę, dobrze? Proszę, nie dotykaj jej! Ona jest brudna, zarazisz się. Talita, to pomoże ci zasnąć. Gdy zaśniesz, zabiorą cię do miejsca, w którym poczujesz się lepiej. Czy ona będzie miała koszmary? Będziesz śniła o miłym miejscu, a kiedy się obudzisz, już w nim będziesz. Spodobałoby jej się to. Boli, kiedy sobie przypominam, ale ona chce pamiętać. No i Gleba. Widać stąd połowę cytadeli. Widząc coś tak pięknego, cóż, teraz łatwiej zrozumieć, o co tak naprawdę walczymy. Gdyby te cwaniaki z SOC lepiej wykonywały swoje obowiązki, nie miałbym roboty. Już po wszystkim, komandorzy? Wzięła środek uspokajający. Chce się leczyć, poruczniku. Dziękuję, komandorze. Dobrze, że się udało. Nie chciałem, by stała jej się krzywda. Po prostu, kiedy widzę ją taką zwiniętą w kłębie, gdy go trząsą. Miała tylko 6 lat, kiedy ją porwali. Po jaką cholerę tu tkwimy, skoro nie potrafimy nawet obronić małej dziewczynki? Złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom, poruczniku. Dlatego ty i ja tu jesteśmy. Pomóż jej. Tak jest, proszę pani. Dziękuję za pomoc, komandorze. Zabieramy ją do centrum opieki. Pomogą jej tam z tego wyjść. Dobra, ja chyba już tutaj skończę na dzisiaj, bo już mam dość tych wszystkich przygód, to dla mnie... Tak, właśnie. Brak po prostu komentarzy na ten temat. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, papa.